Porozmawiajmy o... No proszę Państwa, dziś będzie rozmowa na poważny temat, na bolący niekiedy temat, ale będziemy mówić oczywiście o tym, żeby mieć piękny uśmiech i żeby się nie bać i żeby nie bolało. W naszym studiu gość, pani doktor Karzyna Griffiths, witam serdecznie, lekarz stomatologii. No i pani doktor przyszła do nas z Tośką. Tak, Tośka robi tak. I czym ona to robi? Gdy... To nie jest konkurs, jaki tak, to dźwięk. To nie jest Państwa. Konkurs, ale gdyby to był ten konkurs, to rozwiązaniem byłoby odpowiedź. Tośka robi tak szczęką. Tośka jest kangurkiem? Kangurkiem. Jak Tośka, to kangurzyca. Kangurzycą. Kangurzycą, tak. Która ma piękną szczękę z pięknym uzębieniem. O tak, uśmiecha się teraz do mnie. No i w tej szczęce także widzę parę kolorowych plombek. To zdaje się są plombki, które dzieci zakładają przed... tym, zanim im samym plombki są zakładane. O stomatologii dziecięcej dziś będziemy mówić i Tośka. O takich między innymi sposobach jak Tośka również. Tośka siedzi grzecznie teraz i słucha już, tak? Pani doktor, kiedy z dzieckiem po raz pierwszy należy pojawić się u dentysty? Oczywiście jak najwcześniej, tak wcześnie jak jest to możliwe. Jest to około 6 miesiąca życia, kiedy to pierwsze ząbki pojawiają się u dziecka w buzi i kiedy to jako rodzice zaczynają się problemy, typu bezsenne noce, co robić z tymi ząbkami, czy je już wtedy myć, czy można wybrać się na wizytę. Oczywiście na wizytę można się wybrać, jak najbardziej. Jest to okres, w którym dziecko jeszcze nie odczuwa lęku. Oswajamy je też z tym tak, miejscem. Oswajamy ze wszystkim, co znajduje się w gabinecie, bo jest to jakby nie było środowisko dla dziecka zupełnie obce, ale ponieważ przychodzi z mamą, u mamy siedzi na kolanach, jeździ w górę i w dół na krześle, najczęściej bardzo zadowolony, bez problemu otwiera buzię i wtedy możemy zobaczyć, co w tej buzi się dzieje, ewentualnie jakiś porad udzielić. No tak, bo zazwyczaj pewnie jest tak, że tacy pacjenci po raz pierwszy u pani pojawiają się już wtedy, kiedy coś już boli, kiedy już się zrobiła dziura, kiedy nagle ząb zmienił kolor albo spuchło takie dziecko, to już nie jest dobry czas, dobry moment na taką wizytę bolesną. Niestety tak jeszcze często bywa i to jest najgorsze, co możemy swoim dzieciom zafundować, z tego względu, że przekonać je potem do tego, że zabiegi są bezbólowe, czy jest to miejsce przyjazne, jest bardzo trudno. To jest najgorszy moment, żeby zabrać dziecko na wizytę do gabinetu dentystycznego. A coś w tej naszej mentalności się zmieniło, że tak jeszcze przed szkodą idziemy do dentysty, aby sprawdzić? Zmieniło się. Tak? Zmieniło się bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że tak, na dobre, jak najbardziej. Rodzice przychodzą z dzieckiem ze spisanymi pytaniami już w tej chwili do nas, co nas bardzo cieszy, dlatego że jest to jakby obustronne dbanie o tą higienę. Dzisiaj dostępne jest bardzo dużo literatury, także widzę, że naprawdę te mamy... Rodzice są oczytani. Tak, są oczytani. Wyedukowani. Jest to, tak, zdecydowanie bardzo duża różnica, nawet patrząc tak 5-6 lat do tyłu, gdzie... No dobrze, niestety... to pochwaliliśmy rodziców, ale teraz będziemy ich ganić, bowiem próchnica jest nadal w Polsce bardzo powszechnym problemem. Są takie kraje na świecie, w Europie, w których ponoć jest wyeliminowana. Skandynawia, zgadza się. Tak jest. Wyeliminowana dlatego, że dzieci nie mają takiego dostępu do słodyczy, mają lepsze nawyki higieniczne, czy też wskutek fluoryzacji, co pani doktor sądzi? Ja myślę, że wszystko po trochu. Tam profilaktyka jest numer jeden i na profilaktykę jest największy nakład kładziony. Dzieci oczywiście mają ograniczone słodycze, aczkolwiek, jak ja mówię, zawsze słodycze są dla dzieci, ale trzeba je umiejętnie dzieciom dawać. No, czyli nawet jak zjedzą, to idziemy umyć ząbki. Porządnie ząbki. Poza tym można też to ograniczyć do jednego dnia w tygodniu. Wtedy jest to rzeczywiście jakąś nagrodą, czy coś, na co te dzieci czekają. Nie jest to tak oczywiste i dostępne. Drugą rzeczą jest profilaktyka. Tam wszędzie, już od najmłodszych lat, w przedszkolach, w szkołach są programy sponsorowane przez państwo odnośnie higieny jamy ustnej. U nas to jeszcze ciągle kuleje, chociaż w szkole pojawiają się, ja nie mogę powiedzieć, jest fluoryzacja w szkołach i myślę, że to jest ogólnie dostępne. Pojawiają się szczoteczki też, dzieci mają ząbki. Tak, zgadza się. Przedszkola mają podpisane też umowy z gabinetami, które, tak jak w naszym przypadku, docieramy do szkół i do przedszkoli.
z różnymi programami, z różnymi bajkami, z przedstawieniami na temat higieny i te dzieciaki bardzo fajnie to przyjmują. Tak jak przychodzą już do gabinetu, to już mają jakąś tam wiedzę zaskakującą. No dobrze, ale takim podstawowym błędem, który powoduje to, że dzieci, no niestety, ale mają te próchnice i z tymi bolącymi ząbkami się pojawiają, jest co? Złe nawyki żywieniowe? Pewnie właśnie to jedzenie słodyczy i nie mycie potem ząbków? Słodycze to jest jeden problem, natomiast wydaje mi się, że największy problem w tej chwili to są soki. Soki, które dajemy dzieciom, tak jak jest napisane na słoiczku, 4. czy 5. miesiąca życia, gdzie to dziecko nie ma jeszcze takiej potrzeby czucia słodkiego, natomiast my je już programujemy. Wiadomo, że każdy z nas słodkie lubi i będzie odrzucało inne pożywienia. Natomiast te soki, no jest to czysty cukier. Oczywiście są owoce, ale owoce można zastąpić świeżym, startym owocem, natomiast soki zdecydowanie odstawić i tu polecam rodzicom dzieci, które nie chcą przestać pić soków, pomalutku je rozcieńczać, a skończyć wodą. Także to wszystko picie działa. Wody przed snem, po umyciu już zębów, a nie picie mleka czy picie soku, to jest ta próchnica butelkowa. Butelkowa, zgadza się, tak. Dzieci niekiedy mają nawyk picia z butelki, no nawet do 5., 6. roku życia przed zaśnięciem. Tak bywa. Właściwie trudno, żeby się wtedy bez takich złych skutków to nie skończyło. No, zgadza się, tak. Ja myślę, że to jest wygoda nas rodziców, że dajemy tę butelkę i możemy zapomnieć, ale skutki są niestety tragiczne. Znaczy, którzy rodzice też z butelki piją, to tak jest. Ale bez żeby smoczka. Nie było, że to się ale wyrasta. Bez smoczka. Pani doktor, czy fluoryzujemy zęby dodatkowo? To znaczy, jest to na pewno problematyczne pytanie, ponieważ preparaty takie jak Zymofluor są dostępne na rynku. Natomiast do tego trzeba podchodzić bardzo ostrożnie. Z tego względu, że nie wiemy, jaka jest zawartość fluoru w wodzie w miejscowości, w której mieszkamy. No to oczywiście możemy sprawdzić. To jest do sprawdzenia, oczywiście. Natomiast bardzo łatwo jest to przedawkować. I następstwa z tego są też nieciekawe. Jest to fluoroza. To są takie białe plamy na zębach. I wtedy zaczyna się rzeczywiście lament, no bo nie wygląda to najlepiej. Te zęby też są słabsze wtedy? One są słabsze, tak. One są. To znaczy zależy, jak daleko też posunięta ta fluoroza, no ale są też nieestetyczne. Mhm. Czy zęby mleczne należy leczyć? Jest taki przesąd, że nie trzeba, one i tak wypadną, po co? Zresztą one tak nie bolą. Tak naprawdę to poczekamy, zęby stałe. Tak, drodzy rodzice, zęby mleczne leczymy. Zdecydowanie leczymy, bo nikt z nas nie chciałby chodzić z czymś takim, a na pewno nikt z nas nie chciałby odczuwać tego bólu, który rzeczywiście jest przy zapyleniu zębów mlecznych. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że weźmiemy tabletkę i to przejdzie, nic takiego. Te zęby naprawdę bolą i te dzieci naprawdę cierpią, także nie fundujmy im takich doznań. A propos tego bólu, to jest największa obawa podczas wizyty u dentysty u większości osób, u tych małych pacjentów łatwiej przełamać tę obawę przed bólem, bo wiadomo, że teraz już medycyna, środki farmakologiczne poszły tak daleko, że ten ból można w jakiś sposób zniwelować, prawda? Ale czy udaje się przełamać tę psychiczną barierę taką? To znaczy, ja powiem tak, jeśli dziecko przyjdzie po raz pierwszy z bólem, no to mamy pełne ręce roboty, bo wyperswadować dziecku to ten strach jest bardzo trudny. Natomiast, szczególnie jeśli mama się boi. Na przykład. Jeśli mama się boi. Albo boi się jeszcze o dziecko, boi się o reakcję dziecka, boi się o to, że sama się będzie bała i że spanikuje. Tak, a poza tym nawet jeśli mama nie mówi, to dziecko bardzo uważnie obserwuje. Jeżeli mama jest spanikowana, jeżeli mama nie reaguje tak, jak reaguje w domu, to dziecko wie, że czeka je coś innego, coś takiego, no nie czuje się bezpiecznie, tak? Natomiast dzieci, które przychodzą nastawione pozytywnie przez rodziców, wchodzą jakby w nową przestrzeń, sprawdzają to bezpieczeństwo same. Jeżeli natrafiają na uśmiechnięte twarze, jeżeli natrafiają na przyjazne środowisko przygotowane pod te dzieci, wtedy one są bardzo otwarte. Naprawdę nie ma problemu z podejściem do nich. Tak, to jest jeszcze to, co chciałabym też zaznaczyć, że warto, wybierając się z dzieckiem do stomatologa, no wybrać taki gabinet, bo to oczywiście może być gabinet, do którego my sami chodzimy na co dzień, ale niekoniecznie. Jednak gabinety specjalizujące się w stomatologii dziecięcej zatrudniają osoby, które wiedzą, jak do dziecka podejść. Tak, mają tą pasję. Ta Tośka się przydaje wtedy. Taka Tośka zdecydowanie się przydaje. Tośka to jest taki przyjaciel dzieci, ale nasz też. Bardzo sympatyczna, zawsze uśmiechnięta. Służy swoimi zębami.
Tak jest. Oprócz takiej teśki, to wiem, że są takie dziecięce zabawki, gdzie też się plastelinką, ciastolinką wypełnia te zęby, można się pobawić w dentystę. No myślę, że tutaj ta gama rozmaitych zabawek, czy takiego przygotowania na rynku już w tej chwili jest całkiem spora. Ale wracając jeszcze do leczenia zębów u dzieci, poza tym stereotypem, że nie należy zębów mlecznych leczyć, bo one i tak wypadną, to jeszcze z jednym się zetknęłam, takim przekonaniem, że dzieci to najlepiej w narkozie. Nic nie poczuje, będzie spać, wszystkie zęby wyleczymy od razu. No to jest zastanawiające, ponieważ nie wiem, od kogo takie myślenie pochodzi. Prawdopodobnie od rodziców zestresowanych, którzy może kiedyś sami próbowali takiego podejścia. Wydaje mi się, że zdecydowanie nie, dlatego że to nijak nie eliminuje tego strachu później i programujemy to biedne dziecko na przyszłość i pewnie będzie zawsze leczyć te zęby w narkozie, bez względu na to, co się będzie działo, albo ich leczyć w ogóle nie będzie. Wydaje mi się, że jest to ostatnia deska ratunku i właściwie zarezerwowana jest dla dzieci z chorobami, z upośledzeniem umysłowym, czy autyzm, czy dzieci, do których dotarcie normalne jest dość trudne. Natomiast zdecydowanie nie proponuję. Myślę, że jest tyle możliwości. To dziecko nie musi na pierwszej wizycie mieć leczonych ząbków. Właściwie w tej chwili wizyty adaptacyjne są po to, żeby dziecko pobawiło się w gabinecie, poznało sprzęt, poznało otoczenie, zapoznało się z ludźmi, którzy tam pracują i na tej wizycie nie robimy nic. A potem to leczenie może się także odbywać przy znieczuleniu. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Dzieci bardzo fajnie znoszą znieczulenie. Nie ma strachu jakiegoś przed igłą, czy nie ma zupełnie problemu. A czy zęby mleczne się wyrywa? Usuwa się je również? To znaczy usuwa się zęby mleczne tylko w przypadku, kiedy pod nim już rośnie ząb stały. Natomiast już wychodzi i stanowi jakiś opór. Natomiast zdecydowanie nie usuwa się je ze względu na próchnicę. Dlatego, że stanowią one utrzymanie przestrzeni dla tych zębów stałych. I jeżeli my taki ząb przedwcześnie usuniemy, ząb stały wyrośnie w miejscu najmniejszego oporu, czyli tam, gdzie jest brak, a nie w miejscu, w którym powinien. I wtedy zaczynają się bardzo duże problemy ortodontyczne. Jeszcze na koniec chciałabym panią zapytać o tę głośną kilka lat temu metodę bez borowania leczenia zębów. Tak jest. Tak jest. No i zdaje się, że ona tak się całkiem nie przyjęła, prawda? Nie w każdym przypadku można tę metodę stosować. Powiem tak. Metoda ta nie została wymyślona dla dzieci. Metoda to jest przeznaczenie miała zupełnie inne. To było do zębów, do ubytków klinowych, czyli takich przydziąsłowych osób dorosłych, gdzie ta próchnica nie jest próchnicą miękką i można ją po prostu wypędzlować. Wyskrobać tak delikatnie. Natomiast zaawansowanej próchnicy, jaka najczęściej jest u dzieci, to no, bardzo trudno powiedzieć, że zdaje egzamin. Na pewno w jakiejś mierze tak, ale to nie jest czyli lepiej tym dziecko oswajać od samego początku z gabinetem, a potem no, znaleźć taki gabinet, w którym są rozmaite sposoby na to, żeby dzieci poczuły się w nim dobrze. Kiedy już wychodzą pierwsze zęby stałe, to jest w wieku 5, 6, 7 lat, pojawiają się szóstki, od razu także do dentysty po to, żeby te zęby jak zabezpieczyć, zalakować. Ja myślę, że jeśli dziecko jest pod stałą kontrolą od malutkiego, to dentysta na pewno poinformuje o tym, że te kontrole powinny być przynajmniej co 6 miesięcy i no, trudno będzie przeoczyć wychodzenie tych szóstek. Po tym, jak te szóstki już mają, że tak powiem, pełna korona wyjdzie, wtedy je lakujemy. Jest to zabezpieczenie przed próchnicą, ponieważ buzia w tym wieku jest jeszcze bardzo malutka, to jest około 5-6 roku życia i dzieci mają trudność ze szczotkowaniem tych tylnych zębów. Oczywiście tutaj namawiam rodziców do pilnej pomocy, bo tak naprawdę do 7 roku życia rodzic powinien z dzieckiem mieć zęby, chociaż dziecko stawia opór, tak? Ale są na to różne sposoby. Bo jestem duży. Tak, jestem duży i tutaj już, zwłaszcza od 2-latków jest to najtrudniejsze. Pięknie, dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję. Jeśli państwo chcą jeszcze dopytać, to pani doktor Katarzyna Gryfis przy naszym telefonie 61 86 58 288, wszystko o leczeniu stomatologicznym dzieci. Oby te wizyty były sympatyczne i oby jak najmniej było do leczenia tego. Państwa dzieciom i swoim dzieciom życzymy. Tak przy okazji, korzystając z okazji, czy stomatologów też bolą zęby? Myślę, że jeśli do tego dopuszczą, to ich też bolą. Czasem nawet sami sobie no leczą. No właśnie, chciałem zapytać, i co wtedy? Jaś fasola taki, który tam sam siada?
Myślę, że wtedy mają swoich zaufanych dentystów, do których po prostu się udają. No, pani doktor leczy koleżankę, koleżanka pani doktor. Tak to właśnie wygląda. Pięknie dziękujemy. Dziękuję pani doktor również. Katarzyna Gryfis. 618658. Nie, źle. 86582888. Panujemy na wszystkim. Panujemy.